Proszę tablicy Państwa, tu od godziny prawie mówią o tabliczce mnożenia. Jak dziecku nie wchodzi, to nie ma co, bo to może być artysta. Jak ktoś jest dosłowny na punkty policzony, ja wiem, że handlarzom żydowskim jest ten intelekt, taki zmysł przeliczenia z groszy na grosze. Ale gdzie Państwa, są różni artyści, którzy są pod wrażeniem księżyca, pod wrażeniem słońca, koloru, są rozmarzeni, bujają w obłokach. Artysta zawsze buja w obłokach, to więc przy okazji tej całej serii naszego tutaj, tych audycji, komentarzy w Radiu Tok FM Eurokoncita, Barbie Baby Langstrom Extra, proponujemy w ogóle, żeby sferę kultury, galerię zabrać Żydom, bo ja słyszałam i nic tu na siłę nie mówię, nie myślę, słyszałam, że widziałam się, że całe Ministerstwo Kultury, galerie, cała kultura jest okupowana przez Żydów, no to więc takie coś słyszałam. Słyszałam też od Janka Maciejewicza, żeby mieszkania nie oddać Żydowi. Absolutnie, pod żadnym pozorem. I umarł właśnie na zawał serca, gdy to powiedział, zabrało go pogotowie, zresztą sam zadzwonił na pogotowie i napisał kartkę, żebym się modliła do Matki Boskiej Ostrobramskiej. Sam to napisał, proszę Państwa, i następnego dnia, właściwie w nocy o 4:10 umarł i powiedział, żeby mieszkania nie oddać Żydowi. Ale ja mówię oczywiście, że o czym innym, o kulturze, że cała kultura jest w ich władaniu, żeby nie dać. No to po prostu, żeby to było wyrównane, żeby to był ktoś, kto się na kulturze zna, a nie na matematyce jako taki, nie jest handlarzem, nie jest tylko takim, który umie sprawnie matematycznie coś przeliczać. Bo ja wiem, że we Francji żydowskiej, proszę Państwa, matematyka jest na bardzo wysokim poziomie. Taka Jaśka Siwa w Carcassonne się urodziła i ona mówiła, że coś ty tam, matura z matematyki we Francji to jest wyżej, jak jesteś na matematyce na Uniwersytecie Warszawskim. To przy okazji tematu, że Uniwersytet Warszawski tak nisko spadł, albo to może nam się wydaje, że nisko spadł, bo on zawsze nisko był. Musicie wiedzieć, że jest kultura na bardzo niskim poziomie i psychologia by się przydała tym absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego. Jakaś pedagogika, logiczne myślenie, czyli psychologia, stara psychologia by się przydała. A oni mówią o tej, tu pozbierały jakieś dzieci, pozbierali dzieci zdolnych bardzo i po co to pokazywać, że ktoś jest lepszy z matematyki od kogoś innego? Po co to pokazywać? Ludzie są różni, na tym polega kultura. Ja nie mogłam być udziałem w różnych powodów. Pani od plastyki, i myślę, że Wojtek tutaj powinien pamiętać, bo za co zadawałeś pytanie pani od plastyki. Pamiętasz, jakie to było pytanie? Dokładnie, nie pamiętam tego. Pamiętam, że dałem bardzo dużo liczb, takich przypadkowych zupełnie, a pomiędzy nimi gdzieś tam przypadkowo zero. No i pytałem, jaka to się odpowiedź. No to chodziło o to, nie mnóż przez zero, czy taka jakaś tam... To dzielić nie wolno, mnożyć można. Mnożyć można, ale jak mnożyć przez zero, to wynik obejmuje to zawsze jest zero. No dobrze, i teraz słuchajcie, bo zawsze też o to pytam. A rodzice, że się też maguje się z tej tańczy mnożenia, czy nie? Nie, no rodzice już znają. Myślisz, że znają? No tak. Bo twoje rodzice są matematycy, rozumiem, tak, czy nie? Nie, moi rodzice nie są matematycy. Zawodu, ale matematykę dobrze znają. A twoi pola? Zawodu nie są, ale mój tata i mama, tata bardzo dobrze znają. No dobrze, i teraz na koniec, bo zawsze o to pytam. Słuchaj, bo tylko ci zacznę. Jakbyś był właśnie takim ministrem edukacji, to co byś tak zrobił, że w tej szkole było trochę fajniej? Co takiego jest, co tam trzeba byłoby zmienić w twoim zdaniem? Nie wiem. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym, no bo ponieważ... A nie masz czegoś takiego przyrodzicy śpią, że na to jakby się zmieniło, to byłoby znacznie lepiej. Znaczy czasami tak myślę. Ale o czym? No właściwie czasami myślę, żeby było trochę mniej prac domowych, no ale przecież prace domowe muszą być, no bo jak ktoś chce kimś zostać w przyszłości, no to musi się uczyć. Czyli trochę mniej prac domowych. A jeżeli chodzi o nauczycieli, byś chciał, żeby oni tak jakoś inaczej z sobą rozmawiali, albo coś inaczej robili, albo gdzieś jakoś, no, co byś chciał? Szkoła ma uczyć, a nie bawić. Czyli ty jesteś zadowolona? Tak, ja jestem zadowolona. A ty, Pola, jesteś taka, co byś chciała zmienić? Nie, chyba nie. No, oprócz tego, że troszeczkę mniej prac domowych, ale dajemy radę. I
jedyna chyba rzecz to, żeby było więcej matematyki i polskiego. Moje ulubione dwa przedmioty. Bardzo się cieszę. A pani też wydzwoniła w szkole takiego systemowego? Nie, mi się bardzo podoba. Zarówno w naszej szkole, jak i ogólnie nasz polski system. Matematyka uważam, że jest bardzo ważna i w naszej szkole prawie się dużo, bo jest 5 godzin. Ale mówi się właśnie, że matematyką, zwłaszcza w polskiej. Znaczy wie pan, to wszystko tak naprawdę zależy, pan tutaj powiedział wcześniej o tym, od tych telefonów i kalkulatorów. Ja nie pozwalam używać kalkulatorów i telefonów, które mają kalkulatory w sobie. Przede wszystkim liczymy pisemnie bądź w pamięci, bo to właśnie jakby procentuje później w takich sytuacjach, gdzie uczniowie mierzą się na przykład z zadaniem bardzo trudnym i dzięki temu te komórki szare właśnie gdzieś tam się odblokowują. Panie Rektor, bo zapomniałem zapytać, jak ktoś chciał przystąpić do tego Światowego Dnia Tablicznego Mierzenia, to jakoś prosto to się robi, tak? Że wchodzi na stronę i można się zarejestrować. Tak, wchodzi na stronę, trzeba się zarejestrować, otrzymuje się wówczas licencję od organizatora. Dziękuję serdecznie, bo nie zdążę was pożegnać. Wojciech Nowacki, dziękuję bardzo. Ola Czymy, dziękuję bardzo. I pani Renata Sierżanowska, bardzo dziękuję. Dziękuję. A wszyscy wysłannicy szkoły podstawowej numer 50. Informacje dnia. Jest 15.30 na zegarze, czas na wiadomości lokalne RDC. Olaf Marzyński, zapraszam. Żeby było wygodniej, najpierw muszą być utrudnienia. Rozpoczyna się rozbudowa drugiej linii warszawskiego metra w kierunku Bemowa. Miasto podpisało właśnie umowę na budowę trzech stacji Płocka, Mynów i Księcia Janusza. Mają być gotowe pod koniec 2019 roku. Wcześniej niestety duże utrudnienia dla mieszkańców. Już teraz zapowiada to burmistrz dzielnicy Krzysztof Strzałkowski. Duże utrudnienia będą dotyczyć przede wszystkim ulicy Górczewskiej. To też wymaga od innych instytucji miejskich dostosowania planu inwestycji i modernizacji ulic równoległych do Górczewskiej, czyli między innymi Kasprzaka, między innymi Obozowej, w taki sposób, żeby nie sparaliżować miasta. Szczegółowy harmonogram zamykania ulic i odjazdów poznamy w ciągu miesiąca. To nie jest prawomocna ani ostateczna decyzja. Będziemy się od niej odwoływać. Tak przedstawiciele Legii Warszawa odpowiadają na karę od UEFA za burdy kibiców. Europejska Centrala Piłkarska zamknęła stołeczny stadion na mecz Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Wojskowi dopiero wystąpili o uzasadnienie tej decyzji. Dzięki niemu będzie wiadomo, czy klub został ukarany za okrzyki rasistowskie, czy za inne przewinienia. I jakiej argumentacji użyje przed sądem drugiej instancji, dodaje dyrektor Legii do spraw mediów Seweryn Dmowski. Postępowanie odwoławcze ma troszeczkę inny charakter niż postępowanie przez organy pierwszej instancji. To znaczy przedstawiciele klubu udadzą się do siedziby UEFA po to, żeby przedstawić całą naszą argumentację, wszystkie dowody, którymi dysponujemy. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie to możliwe. UEFA nie ma bowiem w regulaminie terminów, jakich trzeba dotrzymać w procesie odwoławczym. Mecz z Realem zostanie rozegrany przy Łazienkowskiej 2 listopada. Najstarszy działający festiwal muzyki alternatywnej w stolicy już w niedzielę. Grand Festival Rup Reggae 2016, podobnie jak w minionym roku, odbędzie się w Wielkim Namiocie pod Pałacem Kultury i Nauki. Stanie on od strony ulicy Świętokrzyskiej. Współorganizator festiwalu Dariusz Majolek wymieniał na antenie RDC zespoły, które słyszymy. Zespół The Rockers z Gdańska. Ciekawy o tyle, że oprócz tego, że są muzycy polscy, to wokalistami są. Jeden jest z Mauritiusa, drugi z Senegalu, trzeci jest z Niger. Potem będzie Rootsma. To jest młody zespół, ale już uznany. I Manuel, który będzie właśnie jako trzeci. No, to jest oczywiście legenda niekwestionowana. Oprócz tego swoje 20-lecie będzie świętował zespół Canopians. A na finał Kevin Grant z Jamajki, związany z przeszłości z zespołem Musical Youth. Bilety w cenie 35 i 40 zł w dniu koncertu. RDC, radio dla Ciebie. Trochę jaśniej w Warszawie. Słońce przebiło się przez chmury. Jest dzisiaj ciepło na termometrach 23 stopnie. Ciśnienie za to cały czas spada. Już teraz poniżej 1200 hektopaskali.
po Warszawie można jeszcze jeździć w miarę spokojnie, ale za chwilę jednak ruch zacznie gęstnieć. Już teraz przykład na kwadrans w Dolinie Kurzewieckiej w kierunku Sikorskiego. Poza tym ciasno na ulicy Kopiel. Zator utworzył się w okolicach ronda 40-latka, na szczęście nieduże. Spowolnienia na Okopowej, Krzyckiego, w Alei Niepodległości. Komisji szacujących straty będzie mogło ubiegać się ponad 6,5 tysiąca gospodarstw. Wnioski o wypłatę środków... Reklama w najnowszych charakterach. Sekrety, tajemnice, kłamstwa. Co nam dają? A co zabierają? Jak chronić dzieci przed wojną rozwodową? Jak sobie radzić z narcystyczną matką? A z częścią nakładu książka za plany rok? Jak... Niepogodnie tylko miejscami, zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura 16 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie. A kolejne informacje dnia o 16. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No Jezu, co ty robisz, dziecko? Trzymaj to w myśl. To mi się nie przychodzi faktura. To mi się nie rozumie. To nie rozumie. No i wracamy do rekonstrukcji. Wczoraj bardzo szeroko potem wystąpiło. No tak jak na telefon. To jest bez problemu. Pod telefon. Opóźnienie, bo co bądź, to też rzecz ciekawa sama w sobie. Ale bardzo szybko pojawił się taki komentarz mówiący o tym, że miałby się konstrukcja. Tej samej firmie. To się zgadza z taką opinią. Zależy, co będziemy rekonstrukcja. Jednakże wyrzuca się 5 ministrów, 4 się przestawia. Tutaj 4 ministerstwa łączy się w jedno. To jest porządna rekonstrukcja. Rozumiesz, takie oczekiwania. W pewnym sensie tej głowy, tylko 3 ministerstwa połączono w jedno. Na to, że inni nas wykluczają. 4 w tym sensie, że do Ministerstwa Rozwoju jak gdyby dołączono infrastrukturę, osobne jest budownictwo, ale nie jako ta sama osoba też pełni funkcję ministra finansów. No i w tym sensie to jest istotna rekonstrukcja. To im więcej rekonstrukcja idąca dalej niż jakikolwiek wcześniej, bo było do tej pory wicepremiera, czy w ogóle jakiegokolwiek ministra, który wypełnił tyle funkcji w rządzie, w tak bezpośredni sposób nadzorował cały sprawę gospodarczy. No i teraz pytanie, czy to dobrze wyszło? Biorąc pod uwagę bardzo wicepremiera Morawieckiego, to dobrze, że dano możliwość skupienia wszystkich tych ośrodków decyzyjnych w jednym ręku. Z drugiej strony, czy to nie jest jednak pewne ryzyko? Jest takie przysłowie, po efektach ich poznacie. Myślę, że tutaj trzeba poczekać, czy to się sprawdza na pierwsze projekty. Jeżeli te projekty szybko się pojawią, a na myśli projekty będące realizacją tak zwanego planu Morawieckiego, to w tym momencie można powiedzieć, że ten system się sprawdza. Jeżeli natomiast będą jakieś poślizgi pominięcia, to będzie to dowód na to, że po prostu coś jest nie tak, mimo że jest tak duża skumulowana władza w jednym ręku. Profesor Antoni Karwiński, z którym miałem okazję rozmawiać dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu, mówił jednak mimo takiego dosyć życzliwego podejścia do tych planów, mówił bardziej o obawach, czy jednak skupienie całej władzy, całej tej ekonomicznej, gospodarczej władzy w jednym rękach jest niebezpieczne. Dwa, oddzielny minister finansów jest takim gwarantem tego, że gdy pojawią się nazbyt gorące pomysły, to jest ktoś, kto może te pomysły trochę chłodzić. W tym przypadku tego do Agentury Bezpieczeństwa. Na pewno wicepremier Mateusz Morawiecki będzie musiał się wykazać ogromną podzielnością uwagi i zainteresowania. Mało tego, umieć wychwycić z tak wielkiej liczby spraw, te najistotniejsze, te, w których on będzie musiał być może zmieniać na przykład decyzję swoich zastępców. Będzie miał w sumie 15 zastępców. A opanowanie tak dużej liczby jeszcze do tego departamentu, biur, pomijając urzędy skarbowe, celne, kontrole skarbowe, ale fakt, że to wszystko będzie jedna osoba musiała ogarnąć, no to będzie wymagało dużej sprawności organizacyjnej. Jeżeli chodzi o kontekst polityczny zestawu gospodarki, to jakie szanse gospodarcze będzie miał wicepremier Morawiecki? Jak należy odczytywać fakt skupienia tak dużej władzy w jednych rękach? No bo dodajmy jeszcze komitet ekonomiczny ministrów, ciało, które powróciło na tą rządową mapę, na czele którego również staje wicepremier Morawiecki. Jak to się będzie przekładać na relacje pomiędzy wicepremierem Morawieckim? Bardzo cenię, a chyba jednak trochę wspomniano w
pożegnała się z kolejnym z ministrów, których uważano za... jak jakiś wariat, to może i nie ma też. Wygląda po prostu na to, że mamy realizację tego scenariusza, który nakreślił kilka miesięcy temu prezes poseł Jarosław Kaczyński. Trzeba porzucić w wymiarze symbolicznym plan Balcerowicza i skupić się, wybrać plan Morawieckiego. I w pewnym sensie to jest ogromny kredyt zaufania dla wicepremiera, gdzie on, mając w tej chwili całkowicie wolną rękę i tak ogromną władzę, porównywalną z władzą premiera, będzie w stanie to wszystko utrzymać. Ciekawe, czy dzwoni wicepremier Morawiecki, żeby coś nastąpić. Rozumiem, że nie. Tym razem nie. W takim razie wracamy do naszej rozmowy. Czy to oznacza, że Boże, nie wiem, jakie słowa to ubrać, waham się, że tak naprawdę postacią pierwszoplanową w tym rządzie będzie teraz wicepremier Morawiecki. To na pewno, ale pamiętajmy jednak o tym, że jest pełnoprawnym jak gdyby premierem, jest mimo wszystko tylko zastępcą. To mało tego, osobą, która w tej chwili już nie będzie mogła powiedzieć, że ktoś mu przeszkadza w realizacji jego planu. Do tej pory można było powiedzieć, że był taki swego rodzaju dualizm gospodarczy. W tej chwili już nie ma i na nim spoczywa ogromna odpowiedzialność. Musi bardzo szybko pokazać konkretne projekty, które przedłoży Radzie Ministrów, konkretne projekty będące realizacją jego planu. To, jak słyszeliśmy dzisiaj na konferencji, ma być związane ze zmianami w budżecie. Jeżeli to się szybko nie pojawi, to myślę, że ta jego pozycja wcale nie musi się pojawić. To jest taka trochę bomba z opóźnionym zapłonem, wstawiona pod fotel wicepremiera Morawieckiego. Nie, myślę, że to przede wszystkim jest ogromny kredyt zaufania ze strony władz partii, ze strony pani premier prezesa Kaczyńskiego. Ogromny kredyt zaufania do tego, o czym nam mówi wicepremier Morawiecki w ostatnim roku. Pytanie, czy będzie w stanie ten kredyt dobrze spożytkować. Ja osobiście mimo wszystko wydaje mi się, że nie zazdrościł, dlatego że odpowiedzialność jest ogromna, a nie wszystko będzie w stanie ogarnąć. Nie będzie w stanie zajrzeć we wszystkie szczegóły. Będzie musiał bardzo mieć dużą uwagę skupioną na współpracy ze swoim zastępcą. Pytanie, czy wszyscy z nich będą w stanie spełnić jego oczekiwania, dlatego że jeżeli nie będą, to nie oni będą ponosić zatrudnienie, tylko to wszystko spoczy na nim wtedy. Deklaruje Stanisław Pawłowski. Jak dodał, jeśli europosłanka nie spełni tego oczekiwania, wówczas jej sprawą ale całość stron gospodarczych wygląda na to, że pani premier przekazała w ręce swojego zastępcy i jakikolwiek problem, no chociażby tego rodzaju jakimś podatkiem tegorem handlowym, w tej chwili nie będzie obciążał pani premier czy kogokolwiek innego, a wyłącznie ministra Morawieckiego. Serbska policja aresztowała pod zarzutem terroryzmu komendanta policji w Kosowcu Mitrowicy Nehata Tafiego, gdy tylko przekroczył granicę Kosowa z Serbią. Został zatrzymany na podstawie nakazu aresztowania wydanego 6 lat temu przez sąd w Deniszu w związku z podejrzeniem popełnienia aktu terroru. Serbia uważa Kosowa za swoją zbuntowaną policję. Legia Warszawa zdecydowała o decyzji Komisji Dyscyplinarnej UEFA, która ukarała się za dlatego, że nie ma przykład doprowadzić do reindustrializacji. O budowę przemysłu, no chociażby bez przemysłu zbrojenia węgla, a to z kolei na przykład będzie wymagało zamówienia ze strony służb mundurowych, nie tylko wojska, ale na przykład też policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie da się też oddzielić kwestii finansów unijnych od na przykład Ministerstwa Środowiska. To jest wszystko ze sobą zbyt powiązane, żeby można było całkowicie wyodrębnić te sfery gospodarcze. Ale w moim przekonaniu ważniejsze jest to, o czym nie wiemy. To znaczy, mam na myśli Wojciechowski chce wrócić do piłki, będzie wybranym w tych niepokojących wyborach na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wjazd na przedstawienie konkretnych jest na 28 października. Właściwie konkretnych ustaw realizujących jego plan. No i tu właśnie dochodzimy do wyznaczonym terminie. Dokumenty włożył prezes Wojciechowski. W tej chwili są weryfikowane, ale wszystko wskazuje na to, że obecny prezes Wojciechowski będzie miał kontrkandydata. Józef Wojciechowski to właściciel firmy deweloperskiej. Do 2012 roku był też właścicielem Gotarza. Ja się nie dziwię, dlatego że gdyby to zostało tam przedstawione, jak to przedstawiło informacja. A jaki numer? Nie będę słuchała. To świadczyło o tym, że...
że właśnie jest to swego rodzaju problem wicepremiera. Że ma pokazany czas na przeprowadzenie działań, ale dlaczego to blokada życia? Ja mogę nie śpię, ale przecież jest daleko, no, kiedemnego. Zobaczę jeszcze. No pa, budziaczy. Lektura rodzimej publicystyki ostatnich lat pozwala wysnuć przypuszczenie, że do tego duetu dostosowała jeszcze trumna trzecia, podwieka, której wychylał Karol Schmidt. Tak się zaczyna artykuł naukowy Filipa Białego na temat właśnie Karla Schmidta z pytaniem, patronuje temu pytanie, czy Karol Schmidt jest ideologiem czwartej RP. Dlatego z wielką przyjemnością przedstawiam teraz Państwu gościa, właśnie Filipa Białego z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Filip Biały jest w naszym studiu w Poznaniu. Dzień dobry. 3 miesiące, pół roku, czy 9 miesięcy. Tylko chciałam, żebyśmy trochę słuchali. No cześć Wojtek, cześć. Coś masz na dzisiaj? Postać Karla Schmidta. Tu oczywiście jest wiele wątków, już należy zaznaczyć, że jaka? Całe królewskie o 15? No to już jest 15, no i co? Jednak wtedy też by to było, można było potraktować jako... A to jest wernisaż? Ultimatum ograniczonej czasowo możliwości zajmowania tych wszystkich stanowisk. To by na pewno osłabiło czasowo możliwość funkcjonowania wicepremiera Morawieckiego na tych stanowiskach. Dlaczego? Dlatego, że bardziej by się wydłużał czas jego zajmowania przez tak ustanowiska. Osobą w jej rządzie za całą gospodarkę, niezależnie od tego, na jakim poziomie, jakim kraju się to będzie wspierało. Ona nie przewiduje w jakiś sposób terminu, kiedy miałoby się skończyć pełnienie przedmiotów, które przydzielą gospodarce. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, który się bardzo rzadko przejawia w komentarzach na temat wczorajszych decyzji, bowiem pani premier zapowiedziała dość wdrożenie takiego centrum analiz planowania strategiczny. Wzmacnia kontrolę premiera nad wicepremierem. Ja mam te zaproszenia, mogę ci dać. No co, co, co? Mówiąc prosto, dawał kierunek. O której? Analitycznym, będzie miał wpływ na kierunek prac analitycznych, które później będzie... To ja do ciebie zaraz zadzwonię, to odezwij się, bo ja tu mam 141. Hipotetycznie konserwatyści, jak i pani premier zlecała różnego rodzaju analizy. Nie, chodź na to, co ja do ciebie teraz mówię, nie na to. Kompletnie zgadzają się z pomysłami pana wicepremiera, który odpowiada za kwestie gospodarcze. Nie, ale jest jeszcze coś takiego jak komitet
komitet stał. Sądził, że komitet stał, który pogodzić z sobą się nie da. Tak naprawdę, że demokracja liberalna skazana jest na opaczek. Do tej pory dziś zwłaszcza myśliciele lewicowi starają się do tej myśli Schmidta nawiązywać, ale nie zapewne tak, dlatego sobie tam krytyki.